Kurnik koło Poznania. Najbardziej znaną budowlą tego historycznego miasta jest zamek, a właściwie pałac w romantycznym stylu angielskiego neogotyku. Ów zamek, jak powszechnie jest nazywana zabytkowa rezydencja Górków i Działyńskich, nawiązuje tak do historii, jak do wyglądu budowli. Już w XV wieku na otoczonej fosą bagiennej wyspie stanęła warownia, z której do dziś zachowały się stare mury i piwnice zamkowe. W XVI, XVIII i XIX wieku zamek rozbudowano, nadając mu dzisiejszy wygląd. Wielkopolski ród Górków, pierwszych właścicieli Kurnika, należał do najznamienitszych rodów magnackich, ale swój obecny status, pomnika historii, Kurnicki Zamek zawdzięcza Działyńskim, którzy nabyli go w drugiej połowie XVII wieku. Wpierw była to Biała Dama, czyli Teofila z Działyńskich Szołderska-Potulicka. Legenda głosi, że przed północą portret ożywa, a kobieta w pięknej białej sukni schodzi zeń i udaje się na zamkowy taras, gdzie o północy spotyka się z rycerzem na czarnym koniu. Ponoć to pokuta za rozebranie myśliwskiego zameczku nad jeziorem, w którym złe moce strzegły skarbów zgromadzonych przez poprzednich właścicieli posiadłości. Chyba sporo w tym zazdrości, bo mierząc dzisiejszymi standardami, Teofila była prężną bizneswoman. Zakładała manufaktury, hodowała jedwabniki, zastąpiła pańszczyznę i daniny czynszami dzierżawnymi. Zdecydowanie wyprzedzała swoje czasy. Tytus Działyński przejął majątek w 1826 roku. Był zapalonym bibliofilem i patriotą. W latach zniewolenia Polski podjął dzieło kultywowania przeszłości i ochrony dóbr kultury narodowej. Systematycznie gromadził druki i rękopisy, założył Bibliotekę Kurnicką. Działał w Poznańskim Towarzystwie Przyjaciół Nauk. Nie sposób wyliczyć wszystkich jego pasji i zasług. Po śmierci Tytusa dzieło kontynuował jego syn Jan Kanty, a potem jego siostrzeniec Władysław Zamojski. To on właśnie przekazał całe kurnickie dobra narodowi polskiemu. Zamek w Kurniku. Historia zapisana w tysiącach woluminów.